Oto Renault Captur i Skoda Kamiq. Dwa nowe B-crossovery. Dziś porównam dla Was oba te samochody, ale wybaczcie, ze względu na aurę połączymy się ze studiem. Halo, halo Marku, jak mnie słychać? Słychać Cię doskonale. Dziękuję za poświęcenie w terenie. Jak widzicie, jestem w studio numer 1 imienia Wojtka Jakubczyka, znanym inaczej jako mój pokój gościnny. To było zaplanowane, ale z zupełnie innych powodów niż sytuacja, która rozwija się na naszych oczach. Wyjaśniam, że oba samochody testowałem na początku marca, kiedy ryzyko pandemii w Polsce oficjalnie nie było brane pod uwagę, a studio chciałem Wam pokazać w związku z drugim kanałem, który właśnie uruchomiłem. Nazywa się Marek's Gear, sprzęt Marka. Linkuję do niego absolutnie wszędzie, tu. Opowiadam na nim o sprzęcie, jakim nagrywam moje testy. Zajrzyj i jeśli Ci się spodoba, koniecznie zasubskrybuj. Jeśli chcesz już oglądać porównanie Captura i Kamiqa, to przeskocz do czasu, który wyświetla Ci się gdzieś tu w tej chwili na ekranie, a jeśli dasz mi jeszcze parę minut, to w dużym skrócie wyjaśnię, co u mnie się dzieje i czego możesz spodziewać się w najbliższej przyszłości na kanale Marek Drives. Przede wszystkim mam nadzieję, że wszyscy pozostaniemy zdrowi, sytuacja jako tako się unormuje i nawet jeśli na razie nie będziemy dużo podróżować, to przynajmniej będziemy mogli pracować i zarabiać na życie. Domyślam się, że na razie zakup samochodu może być daleko na liście Twoich potrzeb, ale liczę na to, że zechcesz zrobić sobie przerwę od złych wiadomości i po prostu spędzić ze mną chwilę, posłuchać co mam do powiedzenia o samochodach, posłuchać mojego narzekania. Kanał Marek's Gear był już w planach od jakiegoś czasu, szczęście w nieszczęściu wstrzeliłem się w okres, kiedy być może masz trochę więcej czasu i chcesz się nauczyć czegoś nowego, dowiedzieć. Liczę na to, że będziemy się tam wymieniać sposobami na fajne ujęcie, opowiemy sobie o sprzęcie, z jakiego korzystamy i tak dalej. Kiedy nagrywam ten materiał, mam jeszcze w zapasie 5 testów do emisji, czyli mniej więcej do majówki. Na razie inne testy zostały odwołane co najmniej do Wielkanocy, a potem się zobaczy. Nie oczekuję od nikogo, że będzie ryzykował i pracował tylko po to, żeby wydawać dziennikarzom auta do testów, chociaż kilka firm dezynfekuje samochody i wydaje je w taki sposób, aby ograniczyć do minimum kontakt z ludźmi. Szanuję to i dziękuję. Ja też wolę ograniczyć kontakt z ludźmi do minimum, więc jeśli to możliwe, zostańmy w domu, a w każdym razie z dala od innych ludzi. Tyle wstępu, a teraz wracamy do porównania. Captur i Kamiq bardzo różnią się wyglądem. Niby oba mają modne światła do jazdy dziennej w technologii LED. W Skodzie po raz pierwszy nad właściwymi reflektorami, ale subiektywnie Renault moim zdaniem zaprojektowano o wiele odważniej. Oba samochody bazują na autach miejskich, ale Kamiq na pierwszy rzut oka wygląda na podniesioną skalę, a Captur moim zdaniem wyraźnie różni się od Clio. Captur ma bagażnik o pojemności 422 litrów, wliczając w to wnękę na koło zapasowe. Jest podwójna podłoga. W Skodzie to element pakietu Simply Clever. Bagażnik w Skodzie ma 400 litrów. Z pakietem Simply Clever jest więcej siatek, ale duże, solidne haczyki są w standardzie. W Renault ktoś coś dorzucił, bo tak kazali. W Skodzie jest elektrycznie sterowana klapa bagażnika z dziwnym rozwiązaniem Tip to Close. W Capturze klapę trzeba zamykać ręcznie. Można się spierać, czy w tak małym samochodzie w ogóle potrzebna jest elektrycznie sterowana klapa bagażnika. Ja uważam, że możliwość wyboru, nawet za dopłatą, jest z punktu widzenia klienta lepsza niż brak wyboru. Są osoby niskie, są osoby z urazami, a czasem po prostu leje deszcz i chcesz mieć otwarty bagażnik, zanim dobiegniesz z zakupami. Prasowy samochód Skody został tak wyspecyfikowany, żeby sprawiał wrażenie większego wewnątrz. Panoramiczny dach, jasna tapicerka, nawiasem mówiąc, nogi z tyłka bym powyrywał nie temu dzieciakowi, który pobrudził tapicerkę długopisem, ale rodzicom, którzy nie potrafią dziecka wychować. Ale nawet z ciemną tapicerką i bez szklanego dachu w Skodzie z tyłu jest jaśniej, bo do środka wpala więcej światła przez boczne szyby, również za pasażerem. W Capturze słupek C ogranicza widoczność na zewnątrz, ale za to Captur ma przesuwaną kanapę. Oba auta mają z tyłu porty USB i nawiew klimatyzacji. Kamiq ma też podłokietnik.
W obu autach z tyłu jest raczej wąsko. Kieszenie w drzwiach Kamika są większe. Z przodu, podobnie jak na zewnątrz, o wiele ciekawiej wygląda kaptur. Przede wszystkim uważam, że nowy system inforozrywki Renault, o ile działa, bo czytałem wpis kolegi po fachu, że potrafi się zawiesić, to bardzo dobre i intuicyjne rozwiązanie. Renault pozostawiło klimatyzację oraz podstawowe funkcje samochodu na fizycznych przyciskach i pokrętłach, reszta jest na dużym ekranie dotykowym. W Skodzie niby jest podobnie, ale ekran jest mniejszy, a dotykowe przyciski naokoło przypominają tylko czasy, kiedy auta z grupy Volkswagena miały moim zdaniem najlepsze systemy inforozrywki na rynku, częściowo dotykowe, częściowo sterowane fizycznymi przyciskami. Oba samochody można wyposażyć w ogrzewanie kierownicy i ogrzewane fotele, plus dla Skody za regulację podparcia odcinka lędźwiowego w obu przednich fotelach. No i w Skodzie mam więcej miejsca nad głową. Oba samochody mają za kierownicą joysticki. W Skodzie jest do sterowania tempomatem, w Renault do sterowania multimediami. Różnica jest taka, że ten w Skodzie jest widoczny, a ten w Renault nie. W obu samochodach można mieć wirtualne lub analogowe zegary, przy czym w Skodzie jest większy wybór, a w Renault szybko dochodzimy do punktu, w którym jeśli chcemy konkretną wersję, to już tylko z wirtualnymi zegarami. Dla mnie to nie problem, ale komentującym wirtualne zegary często się nie podobają. Dlaczego? Napisz mi w komentarzu. Uchwyty na napoje i schowki są w obu samochodach na podobnym poziomie, za to element, który czyni wnętrze Renault wyjątkowym, jest również jego słabą stroną. Chodzi o pływającą konsolę z lewarkiem selektora automatycznej skrzyni biegów. Selektor nie ma przycisku blokującego, co za tym idzie, trzeba go dłużej przytrzymać, żeby załączyć bieg. Jest to wyjątkowo uciążliwe, kiedy na przykład trzeba szybko zawrócić na 3. Skoda prowadzi się poprawnie, jest dobrze wyciszona, przynajmniej z przodu. Aktywny system korygujący tor jazdy działa moim zdaniem zbyt agresywnie, ale przynajmniej działa. W Renault aktywacja lub status niektórych systemów wspomagających kierowcę pozostaje dla mnie tajemnicą. Zawieszenie w Kamiku dobrze tłumi małe nierówności, ale na odcinkach gorszego asfaltu zachowuje się tak, jakby samochód miał zaraz oderwać się od podłoża. Widoczność jest dobra, więc łatwo się manewruje, ale jest też kamera cofania. Skoda z litrowym, trzycylindrowym, 115-konnym silnikiem benzynowym i skrzynią DSG zużywała w moim teście średnio 6,5 litra na setkę, czyli zgodnie z danymi producenta. Widoczność w kapturze, szczególnie po przesiadce z Kamika, jest fatalna. Oczywiście do wszystkiego można się przyzwyczaić, ale kiedy mowa o pierwszych wrażeniach, to Skoda wygrywa. W kaptura trzeba się wjeździć, ale potem okazuje się, że układ kierowniczy jest precyzyjny, zawieszenie sprężyste i samochód dobrze trzyma się drogi. Szkoda tylko, że wyciszenie jest słabe. Testowy kaptur napędzany był 130-konnym, czterocylindrowym silnikiem, o wiele żwawszym niż ten w Kamiku. Podejrzewam, że w grupie Volkswagena dmuchają teraz na zimne i pilnują emisji, co kończy się elektronicznym ograniczeniem wydajności silnika w pewnych sytuacjach. Ta dynamika sprawia, że kaptur zużywa minimalnie więcej paliwa niż Kamik, ale ma też większy silnik, a różnica w spalaniu jest pomijalna, więc kaptur tu wygrywa. Kaptur wygrywa też kamerą 360 stopni na dużym ekranie. Może nie jest to jeszcze poziom Volvo, ale fajnie mieć takie udogodnienie w segmencie małych crossoverów. Ceny obu samochodów zaczynają się w okolicach 67 tysięcy złotych, gorzej wyposażony Kamik z mniejszym silnikiem kosztuje 118 tysięcy złotych, a Captur 114 tysięcy, ale Kamika można stosunkowo tanio wyposażyć aż po dach i to w lepszej wersji silnikowej, po prostu w parku prasowym wybrano dziwną konfigurację. W wyższych wersjach wyposażenia Kamik wypada blado na tle Captura i z tych dwóch aut testowych wybrałbym Renault. Problem w tym, że w niższej wersji wyposażenia, którą pewnie rozważa większość klientów, we wnętrzu Captura wieje biedą, czego w Kamiku aż tak nie czuć.
A który z tych samochodów bardziej Tobie się podoba i dlaczego? Daj mi znać w komentarzach pod filmem. Odwiedź mój drugi kanał Marek's Gear i do następnego razu. Trzymaj się. I myj ręce. I nie wychodź za dużo.